kochani, w modzie ekokreatywnej. Nazywam się Kinga Urkowska i zapraszam Was na Hollumpeksowy. Jeśli jeszcze nie znacie mojego kanału, to Was zapraszam do subskrybowania, do polubienia filmiku oraz zajrzenia na moje wszystkie media społecznościowe, do których linki będą w opisie filmu. Tymczasem dzisiaj Hollumpeksowy taki specjalny, bo kupiłam aż 3 rzeczy z jednej kategorii, które muszę Wam koniecznie pokazać. Kupiłam też troszkę rzeczy takich z wyprzedaży, bardziej takim jesienno-zimowym charakterze, ale te rzeczy pokażę Wam na samym początku. Już się nie mogę doczekać, bo bardzo fajne rzeczy mi się udało kupić. Mam nadzieję, że Wam także się spodobają. Moi drodzy, no jeszcze chcę Wam powiedzieć, że podzieliłam jakby ten program na 2 części. Dzisiaj będzie Hollumpeksowy i pokażę Wam rzeczy właśnie z pewnej kategorii, o której jakby vlog oddzielny będzie za kilka dni kolejnych. Zobaczycie vlog z serii Co warto kupić w Lumpeksie z dalszym ciągiem. A dzisiaj właśnie Hollumpeksowy z mierzeniem i oczywiście zobaczymy różne stylówki. I przede wszystkim to będą stylówki z rzeczami letnimi, te zimowe Wam tylko tak szybko poglądowo pokażę, bo z nimi zobaczycie stylizację już w sezonie jesienno i zimowym. Zapraszam! Moi drodzy, zaczynamy. Nie było mnie przez 2 dni, bo troszkę się pochorowałam po koncertach i po mojej bardzo intensywnej pracy ostatnio. Byłam przemęczona po prostu i osłabiona i w związku z tym, wiecie, wtedy wszystko nas łatwiej łapie. No i niedyspozycja głosowo-nosowa, dlatego widzimy się dziś wyjątkowo. Następny filmik ukaże się we wtorek i to będzie filmik właśnie z resztą tych rzeczy, które są na tym wieszaku. Pokażę Wam najpierw rzeczy z wyprzedaży, które naprawdę były bardzo, bardzo tanie. Te rzeczy kosztowały mnie 2,5 zł, także naprawdę, naprawdę bardzo tanio. Byłam na wyprzedaży w Gdowie po 2 zł, w Joyu w Gdowie, koło domu towarowego. Jeśli mieszkacie koło Gdowa, to możecie tam zajrzeć. Wiem, że teraz jest nowa dostawa. Kupiłam też buty za 5 zł, tradycyjnie. I te buty są naprawdę też świetne, zobaczycie je w zestawie również z jedną z tych rzeczy. Kochani, zacznę od najmniej takich poważnych rzeczy. Mianowicie kupiłam przepiękny szalik, który jest niestety jeszcze nie wyprasowany, ale szaliki to jest sprawa zimowa, więc tylko Wam pokazuję ten zakup. Oczywiście, że z tym szalikiem i z tymi zimowymi rzeczami zobaczycie na pewno jakieś fajne stylówy później. 100% wełna z Pure New Wool, o, czyli taka prawdziwa wełna 100%. Szalik oczywiście pisze, żeby nie prać w wodzie, ale wyprałam go w wodzie, bo oczywiście w bardzo, bardzo delikatny sposób, ale zupełnie nic się z nim nie stało. Powiedziałabym wręcz, że nawet stał się bardziej puszysty i bardziej taki jeszcze mięciutki niż był przed wypraniem. Wygląda tak, to jest taki szalik trochę w stylu męskim, wiecie, ale ma fajne, bardzo właśnie mięciutką wełnę, bo to jest taka delikatna wełna, nie gryząca i ma bardzo ładne frędzelki ma. No i bardzo mi się podoba, oczywiście bardzo piękny kolor, nawet jeżeli nie będę go ja nosić, to będzie go nosił któryś z moich panów, z mojego otoczenia. No i w związku z tym szalikiem bardzo pasują do niego spodnie, które mi się udało kupić, a naprawdę są to mega spodnie. Słuchajcie, muszę Wam te spodnie pokazać szczegółowo, bo naprawdę nie mają metki, bo to są prawdopodobnie szyte przez krawca i to nie byle jakiego krawca. Na 100% jest to wełna i to wydaje mi się, tak wiecie, ja mam doświadczenie z wełnami i z takimi rzeczami, wydaje mi się, że to jest wełna kaszmirowa albo z dużą zawartością kaszmiru, bo jest tak to przemięciutkie. No i pokażę Wam oczywiście wzorek, jaki jest na tych spodniach, zobaczcie. Takie spodnie trochę jakby garniturowe, ale z takiej cieplutkiej, bardzo, bardzo miłej tkaniny. Zaraz Wam pokażę wszystkie szczegóły tych spodni, bo są przepięknie uszyte. Zobaczcie od spodu. Tak wyglądają takie przez świetnych krawców szyte rzeczy. Tu jest wszystko wyszyte tkaniną. Zobaczcie, nawet te spodnie są w nogawce wyszyte taką tkaniną prążkowaną. To jest wiskoza. Tutaj macie piękną tkaninę bawełnianą, taką też prążkowaną i zobaczcie, jak są uszyte tutaj te pasy w środku. No po prostu to jest majstersztyk. To jest wszystko niesamowicie wykończone. Bardzo żałuję, że nie zachowała się metka, bo jeżeli to jest jakaś firma taka znana, to to na pewno jest jakaś bardzo prestiżowa firma, bo jeszcze nie widziałam tak świetnie uszytych spodni. No takie męskie garnitury z najwyższej półki to tak, ale po prostu nie widziałam jeszcze, żeby damskie spodnie były tak uszyte, bo wydaje mi się, że to są damskie spodnie.
patrząc po kroju tutaj, zobaczcie, tu są takie zaszewki, po kroju pupy jakby, to wyglądają one na damskie. No i świetne, zobaczcie, tu jest takie coś, takie jakby jeszcze rozejście w pasie, które świetnie wygląda. Mają takie klamerki, którymi sobie można dopasować jeszcze bardziej, żeby przylegały w biodrach, w pasie. Tutaj jest taka mikrokieszonka tradycyjna z marszczeniem. Takie zakładki mamy tutaj jeszcze, o, dodatkowe. No i kieszenie z guzikami z tyłu, naprawdę no cudownie. Pokażę Wam zbliżenia zdjęciowe. No i oczywiście zobaczcie mnie w stylówce takiej bardzo prostej. Pokażę się Wam w takiej bluzce zimowej pod kolor i w tych butach, które zaraz tutaj zobaczycie, które Wam pokażę. I druga wersja będzie z takimi loafersami, ciężkimi butami, które moim zdaniem do takich spodni w stylu angielskim idealnie pasują. No i jak mówię, już nie będę się tutaj rozwodzić nad szczegółami, pokazywaniem pełnych stylówek jesiennych, takich zimowych, ciepłych, bo to nie sezon na to, ale po prostu bardzo się cieszę z tych spodni, bo są przepiękne i zastanawiam się właśnie, kto to uszył, bo naprawdę no przecudownie. I one mają w sobie taki ciemny granat i szarość. I dlatego mogą być i do czarnego, i do szarego, i do granatu, i do wszystkiego będą wyglądały super, do, też do jakiegoś takiego beżu stonowanego będą fajne. No i ja lubię bardzo styl angielski, będzie to na pewno jedna z moich stylówek takich superowych na jesień. Także zobaczcie, jak to wygląda. Według mnie one też świetnie leżą, no bo naprawdę są bardzo pięknie skrojone. Jestem tak zadowolona, że za 2 złote je kupiłam, że sobie nie wyobrażacie. Po prostu rzadko się zdarza kupić tak pięknie uszyte spodnie z tak superowego materiału, przyjemne w dotyku, w ogóle wygodne i no nie wiem, no same superlatywy. No i sami powiedzcie, gdzie w sklepie bym coś takiego kupiła. Nawet w jakichś takich droższych butikach, typu jakiś Massimo Dutti, czy no nie wiem, nie przychodzi mi teraz nic do głowy. Ciężko jest dostać naprawdę dobrze uszyte spodnie z przepięknej tkaniny i w dodatku, które będą fajnie leżały. No i w ogóle wszystko mi się w nich podoba. Takie spodnie w stylu męskim, ale czasem taka stylowa do jakiegoś fajnego, obcisłego golfa, do fajnych kozaków, czy właśnie takich loafersów może być po prostu strzałem w dziesiątkę. No i teraz te buty, które tak przelotnie były, za 5 i naprawdę są super. To jest Paul Green, ja już miałam jedne baleriny. To są buty w stylu balerin, bardzo mało używane. One mają taki styl trochę już taki jakby zamsz, taki przecierany w takim stonowanym kolorze granatu. Zobaczcie, i z tyłu są praktycznie jak nówki, w środku w ogóle nie zniszczone, całe ze skóreczki, bardzo miękkie, bardzo fajnie uszyte, takie elastyczne, bardzo wygodne. Naprawdę jestem super zadowolona. To jest 36,5 i napisane, że to jest handmade, ręcznie robione, słuchajcie, München, czyli w Monachium szyte buty ze skóry pięknej. No i oczywiście takie buty też są cenione i są dosyć drogie, więc kupienie ich za 5 super. Ja uwielbiam, jak wiecie, jakościowe baleriny i takie buty, które są kobiece, ale też bardzo wygodne. Także jestem bardzo, bardzo zadowolona z tych butów. Kochani, no i ostatnia rzecz z wyprzedaży też za 2. No i też mi się mega udało. Zobaczcie, jaka piękna spódnica ze skóry. Z takiej skóry suede. Suede się to pisze. Ona jest taka jakby zamszowa, ale to nie jest taki zamsz, wiecie, włochaty bardzo, tylko taki właśnie suede. Przepięknie uszyta spódnica marki Haute Couture. Jest jak nówka. I prócz tego, że jest przepięknie wykonana, bardzo starannie, ma piękną podszewkę z wiskozy, to jeszcze zobaczcie na ten wzór. On jest taki bardzo fajny na jesień. Ma takie na sobie jakby liście tropikalne, ale w kolorach jesieni, takich brązach. I to będzie super wyglądało do właśnie jesiennych stylówek z jakimś swetrem takim beżowym czy czarnym, do jakichś korali w takich brązach. Moim zdaniem to będzie naprawdę świetnie wyglądać do czarnych lub do brązowych kozaków i do płaszcza, mega stylowa. Nie będę jej oczywiście nosić na wiosnę, no bo wiecie, taka spódnica po prostu nie pasuje na wiosnę. To nie jest ten styl, to nie jest ten czas, ale już się nie mogę doczekać w takim razie jesiennych stylówek, kiedy będę mogła zrobić właśnie takie stylizacje, które tutaj, tymi rzeczami, które tutaj mam dzisiaj. Także dzisiaj tylko poglądowo, jak wyglądam w tych rzeczach.
bo wydaje mi się, że naprawdę są mega fajne. Za taką cenę szczególnie, która naprawdę, no, to jest aż śmiechu warte, że 2 zł za to dałam. A naprawdę jest to piękna, piękna jakość i rzeczy jak nowe. W ogóle to jest nic nie zniszczone, nawet jak na zamsz, to nawet nie widać, że to było używane. No, na pewno było. Także kochani, to są moje rzeczy z tych takich cieplejszych. No i teraz przechodzimy już do lata, czyli pełne stylówki. Kochani, udało mi się kupić 3, jak mówi tytuł filmiku. Kupiłam 3 jedwabne sukienki, naprawdę mega luksusowe. Zacznę od czegoś takiego bardziej casualowego. No i kochani, pierwsza rzecz z tych to jest naprawdę tania rzecz z jedwabiu. Jest to sukienka i zobaczcie na to, naprawdę to coś, bo nie wiem do końca jaka jest pierwotna funkcja tej rzeczy, jest przecudowne, to jest tak piękne, takie niezwykłe, niesamowite. Zobaczcie, to jest jedwabna sukienka, czy też jedwabna podomka, trudno powiedzieć do końca, z takim pięknym tutaj ozdobieniem, taką ozdobą z takich, słuchajcie, jetów, ale w stylu vintage. Zobaczcie, jak to wygląda. One są na takich metalowych, na takiej metalowej kanwie jakby. To nie są żadne plastiki przyklejane, tylko to jest normalnie taki jakby łańcuszek, spód metalowy, do którego są przyczepione te jety i taki duży jet w formie takiego diamentu łezki na środku. No i oczywiście takie coś do teatru, no bo wiadomo, w tym nie pójdę ani do pracy, ani nigdzie nie wyjdę. Można by się zastanawiać na plaży, ale jest to zbyt ozdobne według mnie na plaży. No i to jest dwuwarstwowe, więc może też za ciepłe być. Długi rękaw w dodatku mam, ale naprawdę to jest jedwab dwuwarstwowy. Tu jest taki surowy jedwab bardziej od spodu, tak? A z wierzchu jest taki muślin jedwabny. No i bardzo, bardzo mi się podoba wzór, że tutaj właśnie są te kropki, to jest różowo-czerwone. Tutaj mamy jeszcze takie ozdobienia z ozdoby przyszyte wzdłuż koronki. Pewnie ktoś to szył sam dla siebie, albo jest to coś takiego, co się właśnie nosi w domu, w krajach arabskich, w Indiach. Wiecie co, ale naprawdę piękne, bo ja takich rzeczy bardzo dużo znajduję, ale no nie jest to funkcjonalne za bardzo u nas w naszej kulturze, oprócz jakiegoś teatru czy jakichś przedstawień dla dzieci. Natomiast takie coś ja sobie kupiłam, żeby to nosić w ramach takiej podomki po prostu, żeby się tak czuć w domu, wiecie, luksusowo, tak niezwykle, no i ożywić się tymi pięknymi kolorami, mieć dobry humor, to jak jestem sobie w domu, na przykład w wakacje czy jakiś wolny czas, mogę sobie w czymś takim chodzić i czuć się po prostu jak perska księżniczka w swoim buduarze. To jest naprawdę przepiękne, zobaczcie, jak się w tym przechadzam. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Już się nie mogę doczekać, jak zacznę sobie to właśnie nosić tu po domu, chodzić sobie w ogrodzie, odpoczywać na tarasie w czymś takim. Po prostu to jest super, 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 super. Bardzo fajna rzecz. Można też na jakąś przebieraną imprezę oczywiście coś takiego włożyć. W każdym razie to było bardzo tanie, bo to kosztowało coś w granicach 10 zł, mimo że to był nowy towar. No wiecie, czasem tego typu rzeczy niewyceniane są tak, jak naprawdę jest ich wartość, tylko po prostu tak jak wiadomo, że się sprzedadzą. No niewiele osób coś takiego by nosiło. Ja jestem ekstrawagancka, ale nawet ja tego na zewnątrz nie będę nosić, tylko właśnie czy to do teatru, czy jako taką podomkę dla swojego super samopoczucia psychicznego. Mnie się to strasznie podoba. Przepiękny kolor. Słuchajcie, no i teraz taki konkretny temat. 2 sukienki na nowym towarze kupiłam, obie z jedwabiów. No i one są dosyć podobne. Może nie tyle podobne, co są w podobnym charakterze i mają podobną funkcję, bo one są obie takie wieczorowo-popołudniowe na lato i na jaśniejszym spodzie. I teraz bardzo Was proszę, kochani, zobaczcie te sukienki, zobaczcie te stylówki i doradźcie mi, w której lepiej wyglądam. Którą Waszym zdaniem sobie zostawić, bo ja mam sporo sukienek, no i nie będę wszystkich sukienek, słuchajcie, trzymać tylko po to, żeby mieć 10 jedwabnych wieczorowych sukienek. Prawdopodobnie jedną z tych sukienek wystawię na Vinted. No i teraz proszę Was, doradźcie mi koniecznie, która Waszym zdaniem, która ma ze mną zostać. Jedna sukienka to jest... obydwie te sukienki, jeszcze Wam powiem, kosztowały około 20 zł. Jedna chyba nawet kosztowała 16, tamta, ta chyba około 20, tak. No i oczywiście to jest 100% jedwab, obydwie. I spód, i wierzch są jedwabne. I tu mamy, zobaczcie, sukienkę z takimi pięknymi wzorami. Ona jest na kremowym, takim kremowym, i tak, jasno-kremowym spodzie.
No i zobaczcie, jakie ma przepiękne wzory, z takimi cienkimi koronkami wszywanymi. I ma kryty zamek z tyłu. W ogóle ten przód jest bardzo ciekawy, na takich cieniutkich ramionczkach. Tak to wygląda. No i oczywiście zobaczcie mnie, jak ja w tym wyglądam. Jest fajna, taka rozkloszowana. To jest troszkę większy rozmiar niż mój, bo to jest 12, ale wiecie co? Tego typu sukienka fajnie, jak jest na lato, trochę taka lekko luźniejsza. Ona nie musi tak obciskiwać nas, bo się mniej spocimy w tym. To jest co prawda jedwab, więc w ogóle też się nie będziemy za bardzo pocić. Ale jeżeli nawet sukienka jest bardzo obcisła, to w lecie przy upale można się nawet wieczorem spocić. Nawet w jedwabiu. No, ale ta sukienka jest właśnie taka lekko luźniejsza, taka opływająca, więc ona bardzo przyjemnie się czuje jakby na ciele. No i tak ona wygląda, kochani. Według mnie jest po prostu cudowna. Zobaczcie na te tutaj takie, nie wiem jak to się nazywa, szczypanki. Szczypanki to chyba jest jak jest zebrany i puszczony materiał, ale w każdym razie zebrane takie paseczki z zszytego materiału nitką. No jest to naprawdę przemisternie zrobione i to jest firma Atmosphere. Taka wieczorowa, lepsza jakby linia tej marki. I tutaj mamy regulowane ramionczka, takie też jedwabne, cieniutkie. No i oczywiście do jakichś przepięknych bucików letnich, do lekkich sandałków czarnych. Mega ciuch. Można też do złotych, srebrnych dodatków, jak kto woli. No i druga sukienka, moi drodzy. Jestem też bardzo ciekawa, co o niej sądzicie. Ona jest taka w stylu trochę lat 20, może trochę w stylu secesyjnym, art deco. I ma taki bardziej amerykański dekolt, zobaczcie. I ona ma taki trochę lekko różowo-kremowy spód, ale też bardziej to jest krem. Zobaczcie na te wzory przepiękne. I ona ma tutaj trochę takie rozebrane pachy, ja je tutaj będę lekko tak przysłaniać, więc stanik zdecydowanie bez ramionczek do niej, zresztą do tamtej też. I te tutaj wzory jedwabne, też zobaczcie, jakie są piękne. Tak wygląda, słuchajcie, ta sukienka, ona jest taka trochę bardziej do ciała, bardziej taka przylegająca, ale też jest moim zdaniem niesamowita, po prostu jest taka inna, jest całkiem... Takiej sukienki jeszcze nie spotkałam i bardzo, bardzo też mi się podoba jej styl. Także mam bardzo duży orzech do zgryzienia. Zobaczcie, jak w niej wyglądam. Też na przykład aksamitna torebka będzie przepięknie do niej wyglądała. Ten dekolt jest bardzo ciekawy, taki właśnie nietuzinkowy całkiem. No i jak widzicie, no nie jest to łatwy wybór. W każdym razie, no jak widzicie, znowu dwie sukienki z czystego jedwabiu. Wieczorowe, no i muszę coś zdecydować, także bardzo Was proszę, kochani, pomóżcie. Pomóżcie mi wybrać, którą zostawić, czy może obydwie. No naprawdę nie wiem, może coś innego sprzedam, co miałam wcześniej, jakąś inną sukienkę, a te sobie obie zostawię. W każdym razie czekam na Wasze opinie, bo bardzo często macie trafne opinie i no i chciałabym je poznać. Koniecznie piszcie. Kochani, w następnym filmiku pokażę Wam w ogóle kolekcję moich letnich sukienek z jedwabiu, z czystego jedwabiu, bo tutaj one już wiszą przygotowane i będę kręcić właśnie za chwilę znowu dla Was program, ale stwierdziłam, że nie robię takich długich teraz programów połączonych, bo nawet jeżeli moje filmiki trwają 30-40 minut, to i tak średnia oglądania jest do 12-13 maksymalnie minut, więc po prostu stwierdziłam, że nie warto robić aż tak długich tych filmów. Pokażę Wam dziś holumpeksowe, a właśnie te sukienki ze stylówkami, z jakimiś przymiarkami zobaczycie w następnym filmie, plus ta, którą mam na sobie, czyli około 10 jedwabnych sukienek na lato. Wyglądają fajnie, modnie i zobaczycie stylizację z nimi, stare i nowe. Kochani, jeszcze jedna sprawa, którą chciałam poruszyć, to to, że wystawiłam tą sukienkę w kropki retro, którą niedawno pokazywałam w holu, taką za dużą na mnie, na Vinted, i jedna z moich obserwatorek, z moich widzek tutaj na kanale kupiła tą sukienkę i bardzo proszę o kontakt, jeśli oglądasz, kochana, to skontaktuj się na Vinted, bo nie mam danych, które potrzebuję do przesyłki indywidualnej i paczka jest już od tygodnia zapakowana i czeka, ale nie mam jej możliwości wysłać bez tych danych, o które tam proszę na Vinted w wiadomości, także bardzo proszę o kontakt, bo wychodzę na niesłowną, a po prostu paczka już czeka, już tydzień czekam, napisałam tam x wiadomości, ale nie dostałam żadnej zwrotnej, więc jeśli oglądasz to, please, proszę, napisz koniecznie, bo
chciałabym już wysłać tą paczkę. Kochani, bardzo serdecznie Was już pozdrawiam. Będę mówić też w tym filmiku następnym o właściwościach jedwabiu i dlaczego warto kupować jedwabne sukienki na lato i w ogóle chodzić w jedwabiu, jeśli chcecie mieć piękną skórę i tak dalej. Więc już się cieszę na ten filmik, a tymczasem żegnam się z Wami, życzę Wam miłego weekendu i do zobaczenia za kilka dni. Pozdrawiam, pa! Pozdrawiam.